Dobrze, to już biorę zapach i torebkę. Zapach jest dopiero na drugim miejscu. Bardzo mnie... Tfu, jeszcze raz. Znowu mówię. Marta, jak myślisz o jakości, co to jest dla Ciebie? Jakość to dla mnie błyskotliwy pomysł i mistrzowskie wykonanie. A mistrzowskie wykonanie opiera się na genialnych surowcach, tak można podsumować jakość zapachu. Jeśli chodzi o jakość, to jest dla mnie struktura, faktura, właśnie tkanina, niezwykle ważna, głęboka przy dotyku, tak jak u Ciebie przy zapachu pewnie. Ja muszę dotknąć czegoś, żeby poczuć tę jakość i bo tego to zdecydowanie ma dla mnie. Myślę, że też dlatego wybieram te rzeczy. Wybierałam, jak się okazuje, ostatnio przejrzałam swoją szafę przez wiele lat jakby pracy w modzie, jakieś elementy właśnie z Bottegi, które tworzyły i zaczepiały mnie o tę jakość. Oczywiście z wiekiem dopiero pewnie dzisiaj doceniłam mocniej tę jakość, bo to przychodzi do nas. Oj, tak. My jesteśmy w stanie dopiero zrozumieć to słowo jakość. A na czym się skupiasz, dokonując tego wyboru? Czy lubisz wybierać palcami, czy lubisz dotykać za nim? Z każdej strony. Znaczy ja muszę dotykać z każdej strony. Oczywiście to jest gdzieś opakowanie, to jest historia, to jest opowieść, która idzie za daną rzeczą. Nawet opowieść, która idzie, nie wiem, za formą spódnicy, sukienki, kolorem, fakturą, materiału. Dotykam, później to oglądam z każdej perspektywy, z każdej strony. Później też się zastanawiam chwilę, kto to nosił, kto to miał, w jaki sposób to włączał do swojego życia. Ja, jeśli chodzi o zapachy, to bardzo mocno się koncentruję najpierw na flakonach, bo ja lubię, jak wszystkie zmysły się łączą w jeden i w ogóle węch jest takim zmysłem, który jest taką synergią innych zmysłów, że jak czuję jakiś zapach, to jednocześnie mam skojarzenia dotykowe, smakowe, temperaturowe, bardzo mocno czuję teksturę w zapachu i jeśli chodzi o Bottega Veneta, to myślę, że to też łączy świat mody ze światem zapachów. Bottega Veneta ma ten sam motyw, który przeplata tak, się. Tak, w ogóle przenika się. Przez oba światy. Tak, zapach przenika mocno przez każdy element, ubrania, wszystkiego, co idzie z historią. W ubraniach jeszcze mam coś takiego, i to też lubię w ubraniach, że i w akcesoriach, że one mają miękkość, wiesz, że one układają się w dłoni, tak jak ty mówisz tutaj, że bierzesz, nie wiem, do ręki, bierzesz w dłoń właśnie tę butelkę i ona do ciebie przemawia, opowiada ci historię. Ja mam na przykład z torebką tak, że ja mogę zmienić trochę jej kształt, ja mogę ją dopasować i dostosować do tego, jakbym chciała, żeby w danym momencie ona się prezentowała. Ale przede wszystkim też z flakonami, bo ten wzór, który jest na twojej torebce... Właśnie o to mi chodziło, tak, ten wzór Intrecciato jest bardzo charakterystycznym elementem flakonów Bottegi. Otaczasz się tym światem całym. Wszystkie zmysły po prostu są wypełnione. Ja bardzo lubię ciężar tego flakonu. To, że on ma grube dno, że ta proporcja jest taka zaskakująca wizualnie. To, że jest ten oksydowany korek, że jest ten delikatny oplot skóry z tym oksydowanym motylkiem. Są takie subtelne detale, ale chwytające za serce. Wiesz, co jeszcze mi się podoba i co mnie jednak skłania do tego wyboru, to też, że logo nie jest takie widoczne, że ono jest subtelne, że ono jest takie, że może tylko my wiemy, albo ktoś, kto nas mija, ale nie każdy wie, że jakby nie musimy pokazywać od razu, mówić tak, nosimy, to jest nasze, tylko to my decydujemy i to jest ten nasz świat, my możemy go stworzyć właśnie przez brak logo takiego mocnego. Kto wybiera Bottega Veneta? Na pewno indywidualista, indywidualistka, ktoś, kto czuje, że jest inny niż wszyscy, ale chce to wyrazić w dyskretny sposób. Dla mnie, jeśli chodzi o ubrania, to wybierają kobiety, które szukają wyciszenia, minimalizmu, prostoty, albo się nawet tego chcą nauczyć i ta Bottega im pozwala odnaleźć się właśnie w tych rejonach, ale też z drugiej strony osoba taka jak ja, szalona, odklejona, która ma czasami dosyć dziwne wyobrażenie, jeśli chodzi o trendy i modę i lubi być oryginalna, lubi się pokazywać w trochę inny sposób,
też tam znajduję coś dla siebie. Tak, tutaj jest w ogóle całe spektrum wrażeń, wartości, nastrojów, które można wyrazić za pomocą zapachu i ja w ogóle uważam to w zapachu za najpiękniejszą rzecz, że on jest środkiem wyrazu dla pojedynczych elementów naszej osobowości, naszego charakteru. I na pewno zapach spokoju to jest iluzjone, tam są bardzo mocno zaakcentowane takie wrażenia, światło, przestrzeń, ruch, zarówno w tym zapachu męskim, jak i damskim. Zresztą męski pięknie też leży na damskiej skórze. Z kolei zapachy Signature są bardziej wyraziste, bardziej zdecydowane. Jest to taka klasyka w nowoczesnym wydaniu. A z kolei cała linia Parco Palladiano to jest sposób na wybranie sobie tego jednego elementu, który chcę dzisiaj pokazać światu. Jest to cała gama zapachów bardzo mocno skupionych na przyrodzie z jedną naturalną nutą dominującą.